Czcigodny księże pułkowniku, drogi ojcze rektorze, droga młodzieży, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję. Gratuluję też profesorowi Józefowi Szaniawskiemu za pomysł, inicjatywę, bo jest to rzeczywiście taka bitwa, która po dziś dzień zmusza do myślenia i no tak jak zwykle z historią, analizując coś, co było, szukamy zawsze nie tylko korzeni, ale również tego, co aktualne. Otóż, kiedy poproszono mnie o przygotowanie tego wykładu, sam nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak wiele się dowiem. Bo ja nie jestem historykiem z zawodu, tylko filozofem kultury i cywilizacji. W związku z tym też mój wykład będzie dotyczył tego właśnie kontekstu, mianowicie bitwa pod Grunwaldem jako zderzenie dwóch cywilizacji. Bo kiedy zastanawiamy się nad Grunwaldem, to widzimy, że jest tutaj kilka takich punktów widzenia czy płaszczyzn, perspektyw. Mianowicie no, Grunwald to najpierw nazwa pewnej miejscowości, niemiecka Grunwald, czyli zielony las. To jest zielony las, ale również jest to pewien symbol, który wykracza poza to miejsce w sensie przestrzennym i czasowym. Tu miała miejsce owa bitwa, czyli starcie militarne między Polską i Litwą, a Krzyżakami. Następnie była to walka polityczna, starcie się dwóch państw, Polski i Litwy, połączonej Unią Personalną i Zakonu Krzyżackiego. Ale jeszcze jest jedna perspektywa, mianowicie jest to walka o kształt Europy. Walka o kształt Europy, w jaki sposób Europa będzie organizowana. I ostatni, była to walka o kształt samego chrześcijaństwa. Jaki ma cel, z jakich zasad wyrasta i jakimi posługuje się środkami. Otóż mnie interesować będzie ten ostatni aspekt, mianowicie walka o kształt Europy i walka o chrześcijaństwo. Kto brał udział w tej walce? Wprost. Z jednej strony był to zakon krzyżacki. Jak słyszeliśmy, zakon, który powstał pod koniec XII wieku i warto przypomnieć jego pełną nazwę, bo to też ma swoje znaczenie, jak zobaczymy. Otóż było to stowarzyszenie, które powstało przy szpitalu przeniesionym z Jerozolimy do Akki. Był to szpital Najświętszej Marii Panny przy domu niemieckim w Jerozolimie. I to stowarzyszenie zostało zatwierdzone przez papieża Klemensa III. Krzyżacy otrzymywali dużo ziemi. Najpierw wokół samej Akki, potem we Włoszech, w Niemczech i w Palestynie. Zanim trafili do Polski, znaleźli się w Siedmiogrodzie, żeby walczyć z Połowcami. Ale Węgrzy szybko zorientowali się, z kim mają do czynienia i w 1225 roku po prostu ich przegnali. A rok potem pojawili się na Mazowszu. Otóż, co jest ważne, krzyżacy zostali ściągnięci na Mazowsze po to, żeby walczyć z Prusakami. Ale pamiętajmy, że nawracanie Prusów już się zaczęło wcześniej i prowadzone było przez cystersów w sposób pokojowy. Miało to miejsce już od 1140 roku i tylko śmierć jednego z chrześcijan zabitego przez Prusaków spowodowała, że uruchomiono pewną akcję, która dotarła aż do papieża, żeby wyraził zgodę na krucjatę przeciwko Prusom. Papież Honoriusz II dał zgodę i krzyżowcom te same przywileje jak walczącym o Ziemię Świętą. To będzie ważne. W tej całej historii rzeczą, która nieustannie się pojawia, to jest udział właśnie Kościoła na czele z papieżem.
w tym, co się działo. Krzyżacy nie działali w izolacji. Krzyżacy mieli poparcie, bo właściwie byli przedłużeniem państwa niemieckiego i mieli poparcie papieży. To trzeba wiedzieć. Otóż krzyżacy byli tarczą, wymieńmy pełną nazwę, było to Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Król niemiecki był równocześnie królem Italii, ale również uniwersalnym cesarzem rzymskim dla łacińskiego zachodu, odpowiednikiem cesarza bizantyjskiego. W tym czasie, również w czasie bitwy, kiedy trwała bitwa, było trzech papieży. Od 1378 roku rozpoczyna się schizma papieska. Kościół jest bardzo osłabiony. Było trzech papieży. Pierwszy wybrany przez grupę kardynałów w Awinionie, drugi przez kardynałów w Rzymie i trzeci soborowy z soboru z 1409 roku w Pizie. I teraz w tym wszystkim jest Polska, Litwa. Jaka była idea, która jakby przyświecała, dominująca w Europie wówczas? Idea ta była promowana przez najsilniejsze środowisko polityczne i również religijne, czyli przez owo cesarstwo, święte cesarstwo. To był cezaropapizm. Cezaropapizm przejęty z jednej strony z Bizancjum, z drugiej strony odziedziczony po Karolu Wielkim. Cezaropapizm polega na tym, że na czele wszystkich zorganizowanych społeczności ludzkich stoi cesarz, a jemu podporządkowany jest papież albo patriarcha, ludzie wierzący. Religia jest tylko dziedziną polityki. Miało to znaczenie, ponieważ w tym momencie władza cesarza stawała się absolutna, a religia była potrzebna po to, żeby tę władzę uprawomocnić, usprawiedliwić i usankcjonować. Była to władza nad społecznością i nad człowiekiem i nad jego również sumieniem. I tę ideę zaszczepił Europie wprost Karol Wielki. Karol Wielki, który był analfabetą, chociaż otaczał się wykształconymi ludźmi, ale wybiórczo. Bo jeden z najświetlejszych umysłów, a pamiętajmy, że to jest jakby środek średniowiecza, nagle wybucha tak wielkie cesarstwo, ale oparte na dziwnych zasadach. I Karol Wielki otaczał się ludźmi wykształconymi, światłymi. Do nich należał na przykład Alcuin. Z tym, że no to mają do siebie ludzie niewykształceni, że słuchają wybiórczo. I Alcuin przeciwstawiał się cezaropapizmowi. Mówił, że przed chrztem człowieka trzeba oświecić, a duszę dla Chrystusa zdobywa się miłością. Tylko że Karol Wielki tego nie słuchał. Karol Wielki uważał, że on ma władzę absolutną, czyli może nawracać siłą. I warto pamiętać, ponieważ te nazwy i ten splendor, te złocenia, te wielkie ilustracje, one są oszałamiające, ale trzeba pamiętać, komu to miało służyć. Również dzisiaj, kiedy przyznawane są różne ordery Karola Wielkiego, nie ma się czym szczycić. Jeżeli w tym wszystkim ginie człowiek, podmiot suwerenny, jego godność, nie ma się czym chwalić. I dlatego trzeba tę historię znać. Tę historię, w której Polska brała udział, walcząc o tożsamość Europy, jak również tożsamość Kościoła, bo pamiętajmy, wówczas potęgą polityczną i religijną, chrześcijańską było Bizancjum i to ono narzucało wzory. Europa była nic nie warta. Była zmarginalizowana. I teraz
To był dramat, który trwał wieki. W jaki sposób nawracać? Czyli w jaki sposób trafić do człowieka, który nie zna objawienia, nie zna Chrystusa, i w jaki, co zrobić, żeby ten człowiek uwierzył. I tu pojawiła się nie tylko praktyka nawracania siłą, a więc jeżeli nie chcesz, to zostaniesz okradziony, zostaniesz uwięziony albo nawet zabity, stracisz głowę. No to wybieraj, no to już nie ma wyboru. I niestety ta, proszę Państwa, ta praktyka miała swoich również zwolenników uczonych, i to słynnych, świętych, święty Bernard z Clairvaux z pierwszej połowy XII wieku mówił, że lepiej pogan zabić, niż gdyby mieli być zagrożeniem dla chrześcijan. I on zachęcał Niemców, aby zniszczyli słowiańskie plemię Wenedów. To wszystko trzeba wiedzieć. Symbolem właśnie cezaropapizmu, podejścia takiego do polityki, do religii była złota bulla z Rimini, ogłoszona 26 marca 1226 roku przez cesarza Fryderyka II. On w tej bulli sam siebie uznawał za seniora zakonu krzyżackiego i Polski, za władcę chrześcijańskiej Europy, i on nadał krzyżakom ziemię zdobytą na Prusakach. Cesarz zgodnie z prawem, ciągle pojawia się wątek prawa, ma prawo podbić, nawrócić pogan albo ich zabić. Niemcy uważali, że jeśli Słowianie nawrócą się, a nie uznają swego podporządkowania imperium niemieckiemu, to takie nawrócenie nie jest ważne. Musi się nawrócić religijnie i politycznie, czyli uznać poddaństwo niemieckie. I tym śladem szedł wymieniany tu już wielokrotnie Zygmunt, cesarz Zygmunt Luksemburczyk. On przypisywał sobie to, że ma władzę nad światem, imperium mundi, która jest niezależna od papieża, że jest podobny do Karola Wielkiego, a nawet, że jest alter Christus, jest drugim Chrystusem. Taka była pycha cesarzy, że jest drugim Chrystusem. To co, kim jest przy nim papież? Księdzem na posyłki. I problem polega na tym, że w tym czasie papieże szli bardzo często na rękę krzyżakom, ulegając presji politycznej cesarstwa niemieckiego. Właśnie na czym to polegało? Polegało to na tym, że działalność krzyżaków była określana mianem krucjat, czyli miało specjalny status. Papieże potwierdzali prawo zakonu do obecnych i przyszłych zdobyczy w Polsce i w Prusach, czyli co zdobyli na Prusakach lub Polakach, to było ich własnością, w tym również ziemię. Mogą brać łup wojenny. Nawet przyznawano im terytoria ruskie, jeśli uda im się uwolnić te terytoria od Tatarów, od Mongołów, a wcześniej nie było tam chrześcijan. Następnie warto podkreślić, że papieże oczywiście podkreślali, że poganie mają prawo odwołać się do Rzymu przeciwko zakonowi, jeśli ich działalność byłaby niegodna chrześcijan, ale oczywiście realnie musimy sobie powiedzieć, no to weź się i odwołaj. To nie jest takie proste, żeby wziąć się i odwołać. Dlatego to zastrzeżenie praktycznie było bezskuteczne. I teraz musimy sobie uświadomić, jaka była strategia krzyżaków. Otóż oni mieli koncepcję powstania wielkiego państwa, ale była to koncepcja wypracowana oczywiście przez Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, że będzie to państwo ciągnące się od Nowej Marchii, czyli dziś województwo lubuskie i fragmenty wielkopolskiego, aż do Pskowa. I tak tą trasą właśnie szli. Chodziło im o to, żeby uzyskać nie tylko aprobatę, ale również uznanie papieża.
i władców europejskich jako legalne i ze wszech miar szczytne. I tu jest ciekawe, że zakon opracował metodę wpływania na europejską opinię publiczną. Współudział najdzielniejszych Europejczyków dla tego dzieła, traktowanego na równi z wyprawami krzyżowymi, co do celu, metod i zasług. Była to najkrótsza droga do nieba. Walka ze Słowianami, Prusami, Żmudzinami, czyli Litwinami, to tak samo jak walka na Ziemi Świętej z Saracenami. Argumentowali, że Chrystusa nie da się pogodzić z szatanem, a poganie to szatan, więc trzeba ich wybić. Zakon reprezentuje wszystkich chrześcijan. Zakon powstał po to, by atakować wrogów krzyża, tępiąc ich fizycznie. Za mało się nawróciło, jeśli nawet są nawróceni, a więc na wszelki wypadek należy wszystkich wytępić. Poganie są gorsi od zwierząt. Polska powinna być zniszczona, bo broni pogan. Tak przebiegała ta cała argumentacja, którą prowadzili w Europie. W Europie Zachodniej. Tak przebiegała argumentacja. I teraz powstaje następujące pytanie. My w Polsce widzieliśmy, że to jest nieprawda. No i co? Prawda się sama nie obroni. Trzeba tę prawdę przekazać w odpowiednich gremiach. Ale żeby przekazać, to trzeba umieć mówić, trzeba umieć czytać, trzeba umieć pisać, trzeba rozumieć, trzeba znać. I tu właśnie pokazała się to znaczenie dalekosiężnej wizji Kazimierza Wielkiego, który założył uniwersytet. Trzeba wykształcić swoją inteligencję, bo cóż z tego, że ktoś pojedzie na zachód, dojedzie tam, no i stanie i powie, nas biją, no i co? Trzeba to wszystko wyłożyć, wytłumaczyć, udowodnić, powołać się na odpowiednie przepisy, a żeby to zrobić, trzeba być człowiekiem wykształconym. Taką właśnie rolę miała spełniać Akademia Krakowska i potem Uniwersytet Jagielloński. Mieć własną inteligencję, która nie tylko będzie oświecać naród tu w kraju, ale również będzie nas bronić na zewnątrz przed kłamstwem i manipulacją. I otóż właśnie w tym momencie widzimy, jak wielką rolę odegrała ta delegacja, o której była mowa na Soborze w Konstancji, ale w sposób szczególny trzeba jakby podkreślić znaczenie dzieła, które trwało dłużej, Pawła Włodkowica. Jest to postać wręcz genialna. My w Polsce mamy mało opracowań na jego temat. Takie jedno opracowanie bardzo poważne, dwutomowe, około 1500 stron może, zostało wydane przez dominikanina ojca Stanisława Bełcha, ale po angielsku, za granicą, wydane w latach 60. Natomiast w Polsce jakby nie funkcjonuje. To był człowiek niezwykłej inteligencji, odwagi i olbrzymiej erudycji. I on właściwie, na czym polegała jego rola? Że on, jakby sprawa Polski była pretekstem tylko do tego, żeby pokazać i poruszyć problem właśnie tożsamości Europy i tożsamości chrześcijaństwa. Ta sprawa stała się ogólna. Na Soborze w Konstancji, który rozpoczął się w listopadzie 1414 roku, wzięło udział około 60 tysięcy osób. Polaków obliczano na 800 koni. Otóż jaka była argumentacja krzyżaków? Że cesarze przyznali im posiadłości. Papież Grzegorz IX w 1234 roku nadał im wszystkie ziemie zdobyte na poganach. Żmudź jest pogańska, więc można na nią napadać. Poganie nie posiadają żadnych praw. I tutaj jest ciekawa argumentacja, którą warto przypomnieć. Argumentacja teologiczna za kardynałem Henrykiem de Souza.
Mianowicie, że od czasów Chrystusa wszystkie prawa przeszły na chrześcijan. W związku z tym chrześcijanie mają prawo do całego świata. Czyli oni nie podbijają, oni odzyskują to, co im się należy. Dlatego trzeba było być dobrym teologiem, żeby z tych sofizmatów wyjść. I na to odpowiedział Włodkowicz w takim piśmie o papieskiej i cesarskiej władzy względem niewiernych. Mówił tak, przyjęli Polacy do siebie krzyżaków, żeby im tarczą byli, a oni drapieżcy w bicz się zamienili. Poganie mają prawo do życia i rozwoju. Nie wolno ich zabijać, okradać, a kraju ich pustoszyć. Nie godzi się zmuszać ich do chrztu wojną i prześladowaniem, bo fides ex necessitate esse non debet, wiara nie może być z przymusu. Takiego prawa, żeby nawracać siłą, nie ma ani cesarz, ani papież. Poganin jest bliźnim i chroni go prawo boskie. Dokumenty cesarskie i papieskie, na które powołują się krzyżacy, są nieważne. Ich wyprawy to niegodziwość. Cesarz jest ministrem w sprawach ziemskich, który ma swoją władzę od papieża. A więc widzimy, że to stanowisko przedstawione w skrócie i oparte na odwołaniu do różnych i autorów, czy teologów, czy prawa kanonicznego było bardzo jasne i bardzo zdecydowane. Polacy byli bardzo tutaj w Konstancji byli niezwykle rezolutni i odważni. Kiedy krzyżacy mówili, że no jednak Litwa, czyli Żmudź jest pogańska, to w tamtych czasach zdobyli się Polacy na to, żeby w ciągu krótkiego czasu sprowadzić delegację ze Żmudzi, pokazać tych Żmudzinów i że są chrześcijanami. Więc krzyżacy nie są, to jest tylko niewielka grupa. Okej, okay. Nie mówili okej, okay, ale w tym momencie Polacy mówią, dobrze, to organizujemy dla was wyprawę na Litwę. I pojechała delegacja z kardynałem na czele. I przekonali się, że Litwa jest chrześcijańska. Ale proszę zobaczyć, jakie metody, jaka bezczelność, jaka przemyślność, jakie kłamali wobec wszystkich krzyżacy. Wobec cesarza, wobec papieża, kardynałów, wobec wszystkich. Czy to nie jest różnica cywilizacyjna? I teraz patrzmy, co się dalej dzieje. Ponieważ nie mogli krzyżacy walczyć z Polską na drodze prawnej i religijnej, to rozpoczęli tę drogę, którą my dzisiaj znamy bardzo dobrze. Drogę medialną. W owym czasie takim medium były pamflety. I otóż było dwóch autorów szczególnie zasłużonych w tej kampanii antypolskiej. To był Henryk Plauen i drugi, o którym kilka słów powiem, bo gdy czytamy, to tak jakby się nic nie zmieniło. To był dominikanin Jan Falkenberg. On był już specjalistą od pisania pamfletów. Na pewno w niejednej gazecie dzisiaj by to zostało chętnie opublikowane. Są takie gazety. On pisał pamflety przeciwko profesorom, Mateuszowi z Krakowa, przeciwko również kanclerzowi Uniwersytetu Paryskiego, Żeronowi i tak dalej. Otóż szczególnie groźny i bezczelny był pamflet przeciwko Polakom. Otóż mówił tak, Polacy są poganami, czczą Bożka Jagiełło, dla niego wyparli się Chrystusa, że Polacy, w cudzysłów, są psy bezwstydne, którzy wrócili do odmętu niewiary. Europa ma urządzić krucjatę przeciwko Polsce. Każdego Polaka można zabić bez grzechu, a dostojników polskich trzeba powywieszać. I to będzie największa zasługa dla Boga. Czyli jednym słowem, po zabiciu, wybiciu, to było ludobójstwo, genocide po francusku. Ze strony Niemców plemion słowiańskich, takich jak Obodryci, Lutycy, Połabianie i Prusacy, potem miała przyjść kolej na Polaków. Polaków ausroten, wytępić, to pisał dominikanin Falkenberg. Polacy nie dali sobie w kaszę dmuchać. Falkenberg został uwięziony. No i rozpoczęły się
analizy jego pamfletu, komisję. Kardynał Zabarelli stwierdził, że książka jest fałszywa i błędna, tudzież jawnie skłaniająca do herezji. Były kolejne pamflety i kolejne książki. Walka była tak ostra, że w pewnym momencie Polacy, widząc, że Niemcy są bezkompromisowi, bezczelni i że bardzo mocno naciskają na papieża, wdarli się do komnat papieskich i Zawisza Czarny wręcza papieżowi tekst i mówi: Legere, czytaj, czytaj. Sceny były niesamowite. Momentami dochodziło do tak ostrych sporów, że papież do mówiącego zwracał się: zamilknij pod groźbą klątwy. Więc możemy sobie wyobrazić, jakie było napięcie, ale równocześnie jak Polacy, wiedząc, że stoją, bronią słusznej sprawy i jakie są te różne układy, nie ustępowali, tylko przedstawiali argumenty, cały czas argumenty. Udało im się uzyskać opinię komisji, że książka jest błędna, gorsząca i okrutna. Otóż Paweł Włodkowicz zwraca uwagę na to, że dekalog odnosi się do wszystkich bliźnich. Nie zabijaj, nie kradnij, obowiązuje wobec wszystkich ludzi, a więc również wobec pogan. Każdy zakon ma swój cel. Krzyżacy zostali powołani po to, żeby opiekować się chorymi, a nie żeby zabijać. A więc są hipokrytami. I to słowo miało swoje też techniczne znaczenie w języku i greckim, i łacińskim. I w ogóle, mówi, żaden zakon nie może być powołany do wojny jako wojny, nawet do wojny sprawiedliwej, bo to nie jest cel zakonu. Są hipokrytami, bo ich habity z krzyżem zasłaniają ich prawdziwą naturę. Ich państwo nie jest dla szerzenia religii, ale dla szerzenia błędów. Ich zakon jest ściśle heretycki, bo przeciwstawia się dekalogowi i głównej zasadzie miłości, jaka płynie z Ewangelii. Ci, którzy idą za tą herezją, są gorsi od Żydów i Saracenów, bo bardziej szkodzą Kościołowi. I tu pojawia się właśnie to określenie, które warto przypomnieć. Paweł Włodkowicz określa krzyżaków mianem herezji pruskiej. Herezja pruska. Jest to choroba umysłowa, która sprawia, że ich intelekt nie czyta podstawowych zasad moralnych i religijnych. Ich intelekt ma jakąś awersję do dobra moralnego. Ta herezja pruska zatruwa chrześcijaństwo i wiele krajów europejskich. Nawet, pisał, zatruwa Polskę, bo polscy biskupi jej nie zwalczają z należytą energią, a nawet uznają przywileje krzyżackie, choć są one nielegalne, bo wbrew prawu naturalnemu i boskiemu. Ta sekta kłóci się nie tylko z boskim, ale i z naturalnym prawem. Nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe. Jest tu podwójna herezja. Łamie zasady Kościoła i jest przeciwna Pismu Świętemu. Gdy napadają na pogan, mają czelność mieszać do tego Matkę Boską i nawet święta ku czci Matki Boskiej idą do walki, by mordować i grabić. 17 stycznia 1424 roku papież zatwierdza na kardynalskim konsystorzu wyrok Komisji Soborowej w sprawie Falkenberga, który odzyskuje wolność i odwołuje oszczerstwa. Pojechał do krzyżaków i dostał 4 grzywny zapłaty, czyli tyle co nic. Obrażony napisał pamflet na krzyżaków. Otóż ta herezja pruska, którą Paweł Włodkowicz określał mianem horribilis heresis, czyli straszna herezja, crudelissima heresis, najokrutniejsza herezja, sekta pestifera, zgubna sekta, crudelis sekta, okrutna sekta, a państwo przez nich zorganizowane jest rudissimum, jest najbardziej prymitywne. I tu widzimy tę wielkość Pawła Włodkowica, bo nawet dzisiaj próbuje się rehabilitować krzyżaków, no tak, ale jak oni mieli świetnie zorganizowane państwo, jakie zamki,
jakie meble w tych zamkach, chciałoby się powiedzieć, jakieś znakomite narzędzia tortur. Otóż właśnie, dla kogo to było? Dla kogo to było? Czy przeciwko komu to było? Jeżeli ta cała machina miała służyć niszczeniu ludzi, to jest to gorzej niż prymitywne. I to właśnie takim mianem określa tę herezję pruską Paweł Włodkowicz. Mówił, herezja pruska zagraża samej istocie chrześcijaństwa. Ludzie we wszystkich czasach stanowią jedność. Jedność bytu, bo mają taką samą naturę jako ludzie. Jedność źródła, bo wszyscy są stworzeni przez Boga. Jedność celu, bo wszyscy dążą z natury do Boga. Twierdzenie, że jakiś naród jest zbrodniczy, bo nie jest chrześcijański, prowadzi do heretyckich wniosków, takich jak eksterminacja całego narodu. Podważają autorytet Kościoła, bo napadają, kradną i zabijają w imię religii. Fatalnie oddziałowuje ta herezja na prawo międzynarodowe i sprawiedliwość. Mają czelność opinii publicznej mówić, że to nawracanie kosztuje ich dużo krwi i pieniędzy. Jest to najbardziej heretycka ze wszystkich herezji, albowiem podporządkowuje swym zbrodniczym celom nawet Kościół. Nie ma tu miejsca ani na miłość, ani na łaskę. Pruska herezja polega na tym, że nadaje absolutną suwerenność państwu, które nie baczy ani na prawo międzynarodowe, ani na autorytet świecki lub duchowy. Ich państwo jest ponad wszystkim i ponad wszystkimi państwami, i ponad wszystkimi narodami, a także ponad Kościołem. Dlatego Paweł wnioskował, żeby zakon oddał, co zagrabił, żeby za to zadość uczynił, a następnie, żeby został zniesiony przez papieża, bo ta herezja stanowi zagrożenie dla całej ludzkości. Proszę Państwa, kiedy mówimy o rocznicy Grunwaldu i tym wielkim zwycięstwie, to musimy zobaczyć również tę drugą stronę, tę stronę walki o tożsamość Europy, świata i chrześcijaństwa. I zwycięstwo było wspaniałe. Nic tego zwycięstwa nie powinno pomniejszyć, ponieważ nawet jeśli konsekwencje były takie, o których mówił profesor Szaniaski, niewykorzystane i tak dalej, ale to już są konteksty polityczne, które trzeba bardzo dokładnie znać. Niemniej jednak przy okazji tego sporu z krzyżakami, tej wojny z krzyżakami, ujawnił się spór bardziej zasadniczy o wymiarze uniwersalnym. I tutaj jest ta wspaniała karta, polska karta, ciągle nieodkryta, jaką symbolizuje życie i dzieło Pawła Włodkowica. To był geniusz, który przewidział, co się stanie, bo to właśnie ta herezja pruska, która wtedy nie została potępiona jako herezja, a tylko potępiona jako coś złego, ona właśnie już potem mogła toczyć się własnym życiem pod postacią państwa pruskiego, które jako protestanckie walczyło z Kościołem katolickim, później jako Prusy Bismarcka, a wreszcie jako Niemcy Hitlera. Wszędzie jest obecna herezja pruska. I odkrycie tej herezji, która po dziś dzień trawi Europę, jest dziełem naszego rodaka Pawła Włodkowica. I my dzisiaj musimy to jego dziedzictwo ponownie odczytać, przemyśleć i odnaleźć się w tej sytuacji, w jakiej my się znajdujemy. Żebyśmy uświadomili sobie, że jest wiele sił, większych od nas, tak jak wówczas cała Europa, nawet wciągali w to Kościół, była przeciwko nam. A jednak przetrwaliśmy i również dzisiaj musimy przetrwać po to, żeby uratować ludzkie oblicze Europy i świata. Dziękuję bardzo.